Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Jaka jest Twoja tożsamość? To pytanie, które często nam jest zadawane w różnych urzędach i w różnych miejscach, gdzie wypełniamy formularze. Często jesteśmy pytani o nasze imię, nazwisko, o nasz zawód. Oto, kim tak naprawdę jesteśmy. Niedziela Chrztu Pańskiego to niedziela, która jest najbliższą niedzielą po uroczystości Objawienia Pańskiego, a więc po Trzech Króli. Dzisiaj Jezus chce sam nam pokazać, kim on tak naprawdę jest. Tydzień temu, w ostatnią niedzielę, przyglądaliśmy się królom, którzy przynoszą dary i chcą powiedzieć, kim Jezus jest. Dziś on sam chce nam powiedzieć o swojej tożsamości. Przychodzi do Jana. Aby przyjąć chrzest, aby pokazać, że naprawdę jest Mesjaszem, że naprawdę jest tym, o którym Bóg mówi, to jest mój syn, w którym mam upodobanie. Ta dzisiejsza niedziela to także pytanie do mnie, o moją tożsamość. O moje pytanie, czy ja tak naprawdę jestem jeszcze chrześcijaninem. Czy chrzest, który przed laty przyjąłem, zobowiązuje mnie do czegoś? Jeśli miałbym się przedstawić. To czy na pierwszym miejscu powiedziałbym o sobie, jestem człowiekiem wierzącym. Niedziela chrztu pańskiego to niedziela, która stawia te pytania, która daje nam za zadanie zastanowić się, jakie są konsekwencje chrztu, które przed laty przyjąłem. I jeszcze na koniec, ta niedziela to ostatnia niedziela w okresie Bożego Narodzenia. Za tydzień, kiedy się już spotkamy, to zaczniemy odprawiać w kolorze zielonym, który oznacza okres zwykły ale jeszcze trwamy w tej radości, że Bóg stał się człowiekiem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nam przy świętej. Serdecznie zapraszam i dziękuję bardzo za wszelkie wyrazy sympatii, które pojawiły się w komentarzach na naszej stronie nowaostrołę.nk.pl.